Siema. Dzisiaj sobie tak trochę luźno pojedziemy i potem pozdrowię na koniec parę osób. I przepraszam za szumy, ale straszny wiatr jest, a musiałem na was nagrać filmik. Thank you.
ręczny. Robimy sobie drzewo. Patrzcie, jak ten piach się wysuszył przez to. Przez te wiatry, jak fajnie się ułożył, tak jak na pustyni wygląda. Robimy sobie teraz to drzewo. I przy okazji pozdrowię parę osób. Pierwszą osobą będzie Kasper Grochowski. Możecie wbijać też do niego na kanał. Podlinkuję wam go, jak nie zapomnę. O, dobra. Zapomnę, to wam go podlinkuję. A kolejnymi osobami będą osoby, które pomagają mi budować ten tor. To wam go pokazałem na poprzednim filmie. Nie wiem, czy mogę mówić ich nazwiska, więc będę mówił po imieniu i pierwszą literę. Więc pierwszą osobą jest Kuba K. Drugą osobą jest Kamil P. Następną osobą jest Daniel P. I jeszcze jedną osobą, która mi pomagała, to Szymon S. Więc wszystkich was pozdrawiam i jeżeli wam poodpowiadał na jakieś pytania, to możecie pisać pod tym filmem. Chyba akumulator. Mam nadzieję, że odpali. Nie gadaj, że nie odpalisz mi. Odpal, dziwko. Akumulator się chyba rozładował. O, udało się. Szklana z wodą nawet jakąś. I tak to właśnie, zobaczcie. Ludzie śmietą, a lasy na tym cierpią. Jakie zwierzę w to wdepło.
To by co nogę przecięło. A tutaj się rije i to wszystko się wywala na wieś. Uff, coś jest takiego wow. To w ogóle nie jest gdzieś. Ale myślę, że jest strasznie dużo szkła w tym miejscu. Co w ogóle jest? Nie wiem. Możliwe, że możecie pisać w komentarzu. Widzicie to? Jakie coś. Jeszcze jest jakaś inna część. Ludzie pewnie. Tego fajnie dam radę już wyciągnąć, ale nie tu jest tego szkła wszystkiego. Czuję to w rękach. Ludzko cały świat. O, to może koło przejść, bo to jest takie sterczące. Muszę to odkopać. Chyba, że w moim kładzie się koło przebije. Trochę łyse opony są mam już, ale... Nie będę kupował, bo... Mam zamiar zmienić na większą pojemność. Widzicie, jak wieje wiatr? Tu w ogóle jakiś worek jest, Boże. W ogóle tu był kiedyś dół, bo w ogóle rękawiczki. Trochę mi się przypaliły w tym miejscu, bo dostałem rurę od silnika. Ale poza tym to bardzo dobrze, nawet w zimę. Spójrzcie się. Było mi w nich ciepło. Nie mam się pod spodem. Tylko w tym, w tych miejscach, które tutaj poprzepalane było mi zimno. Jakieś żarówki tu są, Boże. Starczy, już tego wyjąłem. Musimy pokaleczyć tu. Te żarówki od samochodu. Nie, to takie zwykłe żarówki. Chyba. No nawet żretka. Boże. Ja chciałem tylko to wyjąć, żeby wystawało. Dobra, może to tak kopię. Położę na tę kuźbę. Ciszkę. Nie no, to nie da się tego. Przydałoby się jakiś patyk taki gruby. Może to, z wami to może jakoś... Jeszcze. Nie, nie da rady jeszcze raz. Jakby taki, to zasypię. I wyciągam do szkła. Dobra, a wszystko. Oj, tu się sobie. No to w tym miejscu tutaj taka największa góra.